No tak, straszy nas rozpieścili nasi siatkarze, zauważył pan. Kiedyś trzeba było się czasem tłumaczyć po porażkach, dzisiaj przed kamerami tłumaczą się w związku z tym, że tak mało emocji w ich meczach. Każdy set do 15 jest, tak? Tak, czy tam do 16. To jest po prostu przepaść. Te reprezentacje, które wychodzą, to widać było chociażby wczoraj z Ukrainą, widać było z Holandią, która podobno miała być w miarę równa, ale widać, że oni tak naprawdę nie mają żadnych atutów, żeby się przeciwstawić polskiej reprezentacji. Próbują przede wszystkim zagrywką, bo to jest jeden z najważniejszy element, żeby w jakiś sposób utrudnić dalszy ciąg rozgrywania tego seta, ale w związku z tym, że ryzykują, to robią bardzo dużo błędów. My tak naprawdę większość tych punktów zagrywki to zdobywamy za darmo. No nie wygląda to niestety. Na nas bardzo dobrze wygrywamy. Super, oby tak było do końca. Na razie nie natrafiliśmy na zespół, który by się przeciwstawił Polakom, tak? I teraz jest kwestia, czy właśnie w dalszej fazie, 1/8, 1/4, no któryś zespół się na tyle się postawi, że już jest, jak to mówimy, system pucharowy i trzeba już o coś grać, tak? I podjąć większe ryzyko. I czy to ryzyko będzie opłacalne z tych drużyn, no to się chyba przekonamy. I patrząc troszeczkę, porównując te dwie dyscypliny, to mam takie też wrażenie, że Polacy tutaj no, sami sobą mogą tylko przegrać, tak patrząc na tą fazę. No w tej fazie tak, tak. Później mówię, no jeżeli ktoś się przeciwstawi, czy oni na tyle będą też mocni, że to wytrzymają tą presję, tak, która jest na nich, jakby nie mówiąc. No jest, bo oni na pewno nie pojechali po to, żeby zająć trzecie miejsce, tylko tak sami zresztą mówili, że oni jadą po złoty medal. A pomimo wszystko to czekają takie reprezentacje jak Rosja, która młody zespół rosyjski, który wygrał Ligę Narodów, czekają mimo wszystko Włosi. No oczywiście Francuzi, którzy grają u siebie i którzy zawsze byli groźni. Ostatnio wygraliśmy, ale to też nie wiadomo. Także te 3-4 reprezentacje, Serbia jeszcze, to są jeszcze przed nami. No i to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o poziom, to te reprezentacje, które ja wymieniłem, to są w tej chwili najsilniejsze. Czy jak na przykład my się zderzymy, czy z Rosją ewentualnie, tutaj mówimy o półfinale. I no chyba to tak czeka. Tak wychodzi, jeżeli tak. Przejdziemy, a raczej to chyba jest jakby, no, jakby to normą, można powiedzieć. Czy jak my się zderzymy z nimi, będzie wyrównane, to wtedy nie będą decydowały takie jak Wilfried Leon na przykład, czy Kubiak, pojedynczy zawodnicy, żeby to przełamać pewne tutaj, no taką wyrównaną grę? Tak może być, bo na przykład Leon, tak naprawdę głównym zadaniem Leona, bo my mieliśmy problem na tak zwanej wysokiej piłce, kiedy trzeba było atakować przy podwodnym, przeważnie po trójnym bloku. Wilfredo jest takim zawodnikiem, który właśnie po boku Kubiak gra całkiem inną siatkówkę, bardziej techniczną, szybszą. Natomiast Leon to jest zawodnik właśnie od kończenia i zdobywania punktów w tych najtrudniejszych sytuacjach. Ale a poza tym, no, przypomnę, że na przykład Leon grał kilka lat w Rosji, także ci zawodnicy po drugiej stronie rosyjscy tego doskonale znają. To swoją drogą ciekawy wątek pan trener wywołał, bo o też Leona chciałem zapytać. Czekaliśmy na jego przyjście do reprezentacji, w końcu jest, gra, błyskawicznie wkomponował się w zespół i właśnie gdyby pan tak mógł ocenić, jak zmieniła się nasza kadra po tym, jak on już do nas przyszedł? Jak bardzo zwiększyła się nasza siła rażenia w związku z tym? Tak naprawdę to można porównywać wartość naszej reprezentacji nie poprzez na razie Mistrzostwa Europy, tylko poprzez turniej kwalifikacyjnych. Mecz z Francją, który pokazał, że potęga siatkówki naszej reprezentacji jest bardzo duża. Podkreślali to zresztą Francuzi na każdym kroku i trenerzy, że w momencie, kiedy przychodzi do nas taki zawodnik, a to naprawdę jest chyba najlepszy zawodnik, nie chyba, jest najlepszym zawodnikiem na świecie w tej chwili, to od razu był bardzo duży skok jakościowy. Na dzień dzisiejszy, na tych Mistrzostwach Europy, no to naprawdę trudno, tym bardziej, że kolega nasz trener miesza tym składem, wymienia szóstki, także to różne rzeczy się dzieją. Ale wymienia po to, żeby właśnie no, cały czas każdy wiedział, że na niego trener stawia. Tak, też ilość tych spotkań, bo teraz najważniejsze będą spotkania. Ta 1/8, 1/4. Wiemy, że w 1/8 spotkamy się z Hiszpanią, później możemy trafić na mocniejszego, ale to wszystko się zaczyna, jak to patrzymy na te siły, co to pan powiedział, półfinał.
i finał, tak? Tak naprawdę. Nie obliżając Hiszpanii, ale podejrzewam. Jest ta Hiszpania co wcześniej, tak? Kiedyś to był, przypomnę mi, z Europy i to nawet wygrali to mistrzostwo w Rosji. Podejrzewam, że to będzie taki mecz jak z Ukrainą. A też a propos, panowie wspomnieliście o tych roszadach trenera Heinena. Też dzieliliśmy się z Tomkiem przed programem wrażeniami a propos tego, co wydarzyło się w drugim secie, gdzie trener postanowił całą szóstkę wymienić w jednym momencie. Pan kiedyś jako trener decydował się na takie roszady? Nie, czterech to było maksymalnie w jakimś tam meczu ligowym, ale te szóstki całej nie wymieniłem. Jurek Wagner, świętej pamięci, takie, powiedzmy kolokwialnie, numery robił. Tylko teraz mamy, no, można powiedzieć, nie klasę, ale dwie klasy różnicy. Spotkanie, o które niczym nie decydowało i chciał chyba, żeby wszyscy zawodnicy zagrali porówno, żeby mieli te siły rozłożone na kolejne etapy. Tak? Bardzo dobrze, PR-owsko to też fajnie wyglądało. To na pewno. Jest świetna energia, bardzo pozytywnie. Też co cieszy, to wydaje się, że panowie nawet do tych meczów ze słabeuszami europejskimi, no nie ukrywajmy, tak trzeba ich nazwać, podchodzą chyba w pełni skoncentrowani, chociaż aż by się czasem prosiło o to, żeby zlekceważyć takiego rywala, z jakim my się mierzyliśmy, panowie nie zostawiają wątpliwości. Przychodzą, kończą mecz godzinę 10, w setach do 15 i jadą dalej. I to bardzo, bardzo dobry temat pan poruszył, bo to jest bardzo, bardzo wartościowe, że graliśmy, pan grał w piłkę nożną, ja w siatkówkę. Wiadomo, że człowiek w podświadomości ma, że jak po drugiej stronie zobaczy, powiedzmy, tego teoretycznego słabszego przeciwnika, to nie chodzi o lekceważenie, bo to się nie lekceważy, ale człowiek zaczyna kombinować, a może tam trochę wolniej przebiegniemy, albo mniej skoczymy, albo tak zagra, przeciwnik zrobi błąd, zdobędziemy punkt. I tu faktycznie, tak jak pan powiedział, że widać po nich, że oni bardzo poważnie traktują każdego przeciwnika. Każdy, który wychodzi na boisko, to bardzo solidnie podchodzi do swoich obowiązków i bardzo dobrze. A wracając do tej zmiany, bo teraz sobie tak przypomniałem, że taki numer już na tych mistrzostwach zrobił inny trener. Ze Estonii, który wymienił też całą szóstkę po wygraniu drugiego seta z nami, ale na dobre mu to nie wyszło, bo został już zwolniony. Tak, to tak, jemu wyszło to akurat nie na dobre. Ciekawa sprawa jeszcze, panie trenerze, felieton niedawny Jacka Dąbrowskiego na tvpsport.pl postawił taką tezę, że być może rywale nasi, ci słabeusze, paradoksalnie w meczach z Polakami wręcz oszczędzają swoje siły, nie widząc jakiejkolwiek szansy na pokonanie takiej zabójczej maszyny, oszczędzają siły na kolejnych rywali w zasięgu, tym jeszcze bardziej ułatwiając nam zadanie. Wie pan co, jak się tak, jeżeli to faktycznie jest prawda, jak się tak oszczędza, to się może to skończyć tak jak w przypadku Estonii. Bo dla mnie osobiście ta reprezentacja powinna grać dalej. Bo to naprawdę są solidni zawodnicy, kilku z nich, połowa z nich gra w Lidze Polskiej. I takie właśnie, bo tak można tłumaczyć tą zmianę kretu trenera, który zrobił w trzecim secie, że na drugi dzień grali z Czarnogórą. Wiadomo, że to przeciwnik ważniejszy dla nich. No i coś takiego zrobił. No i to się tak skończyło, jak się skończyło, niestety. No. Tak. Dla niego i dla reprezentacji Estonii, a przede wszystkim dla tych kibiców, bo widać, że i Finowie, kibice, i Estończycy naprawdę kochają siatkówkę. Bardzo dużo właśnie tych kibiców przyjeżdża z tych krajów, no ale niestety już tej reprezentacji dalej mistrzostwa nie ma. Tak, wspomnieliście o tej drabince. Mówi się, że prawdziwa gra zacznie się dopiero w fazie pucharowej, no ale tak, teraz trafiamy na Hiszpanów, która poziomem bardzo się nie różni od poprzednich naszych rywali. W 1/4 finału, jeśli dobrze pójdzie, trafimy na Niemców albo Holendrów. Holendrów już stłukliśmy w tych mistrzostwach, dopiero w półfinale czeka prawdopodobnie Rosja. Nie przewidzimy tego, ale na razie tak to wygląda. No tak, jeszcze takie pytanie, panie trenerze, patrzy pan na Polaków. Wydaje się, że to już jest taka samonapędzająca się perfekcyjna machina, czy pan widzi jeszcze jednak coś, co można ulepszyć, jeszcze jakieś może słabe punkty tej ekipy?
No nigdy nie jest tak w sporcie, że wszystko jest na maksa zrobione, że właściwie my już wszystko potrafimy, wszystko umiemy i po co nam się uczyć. I oni chyba, znając tych chłopaków, a większość ich znam, trenera trochę mniej, może więcej z boiska, jak kiedy grał w Masejku, ale to oni doskonale wiedzą, na czym to zawodowstwo profesjonalizm polega, że zatrzymasz się na chwilę, to jak się zatrzymasz, to po prostu tracisz. Ktoś możesz inny może iść do przodu. Możesz nie odjechać. Później, no dokładnie. Tak? Jeszcze ważna informacja, zapomniałem o tym powiedzieć, przypominam naszym słuchaczom również, że nasz magazyn można dziś oglądać jak co piątek na stronach rdc.pl, na tvpsport.pl i na Facebooku TVP Sport i tam właśnie czekamy na Państwa pytania. Jeśli macie do Pana trenera jakieś, to z najciekawszych obiecuję skorzystamy. O czym jeszcze wspomnieliśmy? Aha, o tej... żelaznej szóstce, czy żelaznej kadrze Witala Heinena. Pytanie, czy to już się wykrystalizowało, czy jeszcze nie? Też pamiętamy, bierzemy pod uwagę siatkarzy, którzy nie pojechali teraz na Mistrzostwa Europy. Jest taki Bartek Kwolek, który trochę była Bartek to niespodzianka. Kwolek, jest Bartek Bednosz, jest Huber, jest jeszcze kilku generalnie młodych chłopaków. Jest Marcin Janusz, jest w dalszym ciągu jeszcze no, rozgrywający nas zapomniałem nazwiska z starszego pokolenia, także jest jeszcze kilku chłopaków i oni będą mieć szansę, bo na całe szczęście w tym całym bałaganie organizacyjnym EVVB się zgodziło na to, żeby w tej właśnie lidze, nie lidze, tylko Pucharze Świata można było korzystać z 25 zawodników. Całe szczęście. Jesteśmy tak naprawdę jedyną reprezentacją, która może sobie na to pozwolić, bo to trzeba mieć jeszcze tych 25 wyrównanych. I z tego, co tam dwóch czy trzech zrezygnowało, bo dał im wolną rękę, oni mieli podjąć decyzję, czy będą grać, to prawdopodobnie ta reprezentacja na Pucharze Świata, czy ta szóstka, będzie się bardzo często zmieniała. Tak, bo wspomniał Pan o tym, że zaraz po Mistrzostwach Europy czeka nas Puchar Świata. Właściwie dwa dni i już trzeba być w Japonii, tak? Czyli, no i samolotu prosto właściwie już trzeba. Tak, na boisko. I co zrobi Vital Heinen? Czy też mocno odświeży ten skład? Podobnie jak Lidze Narodów? No chyba na to wszystko wskazuje. Nie, Pan jest nieodgadniony, gościu. Także to już przekonaliśmy. Co może zrobić, nie wiem, naprawdę. Znaczy, chyba będzie chciał usprawnić ten cały zespół, tą machinę, tak? Czy będzie szukał ewentualnie, bo też wyczytałem w niektórych wywiadach, że nie ma organizmu, który nie ulegnie kontuzji i musi mieć zawodnika, który ewentualnie na takim będzie podobnym poziomie i czy to będzie drugi, czy trzeci, nie wiadomo jaka będzie dyspozycja w kolejnych zawodach. Także tutaj on bardziej pod tym szerokim kątem patrzy, żeby mieć z czego później wybrać tego drugiego, trzeciego. Jak mu nie dasz szansy, to później nie będziesz miał z czego wybrać. No i tutaj otwiera się szansa jakby dla innych. Jest materiał, zresztą sprawdzony już w Lidze Narodów. Ci chłopcy, którzy zdobyli brązowy medal, także naprawdę ma w kim wybierać i no, już w tej chwili poważnie. Bardzo dobrze, że będzie korzystał z większej ilości tych chłopaków, bo ja przypomnę, że niedługo po zakończeniu Pucharu Świata zaczynają się rozgrywki ligowe, kilka miesięcy i także to niestety ci chłopcy właściwie tak naprawdę nie mają czasu na to, żeby odpocząć. Tak, to prawda, ten grafik siatkarski wypchany w tym roku naprawdę strasznie, a też siatkarze żalą się tak, że trochę szanujcie nasze zdrowie, bo faktycznie jest to mordercza wyprawa z jednego kontynentu na drugi. Niestety, już mówiłem w programie, że nie szanuje się zdrowia zawodników, nie szanuje się zdrowia tych aktorów, bo oni są aktorami, oni tworzą widowisko i oni są najważniejsi. Niestety coraz więcej ludzi z siatkówki, zawodników, trenerów się burzy. Są petycje, między innymi Michał Kubiak, jako myślę, że jako przede wszystkim jako kapitan reprezentacji, ale i inni zawodnicy, Anderson czy również Leon na ten temat się wypowiadał. Tak po prostu dalej być nie może, bo za chwilę tych aktorów zabraknie, no, tych wybitnych.
Waldemar Wspaniały był gościem magazynu sportowego. Panie trenerze, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. To wszystko w pierwszej części magazynu sportowego, w drugiej będzie więcej piłki nożnej, Ekstraklasa. Zostajemy w studiu oczywiście z Tomaszem Sokołowskim.